Słuchajcie, jaka jestem zziajana. Stwierdziliśmy, że idziemy do lasu. Ostatni raz, tu jest ciężkie podejście, wybaczcie, że sapię. Ostatni raz byliśmy w lesie w tamtym roku z Mikołajem jeszcze w nosidle na grzybach. Podobno jest wysyp grzybów, a w naszych e-bookach fajnie te grzyby wykorzystać, więc stwierdziliśmy, że idziemy sami na grzyby, bo po pewnych doświadczeniach nie bierzemy grzybów od nikogo. Ufamy tylko sobie. Ale może coś więcej powiem, gdy już dotrzemy. Bo szałpał. Chociaż ja sapię, a patrzcie, tam coś idzie przede mną. Tandem ojciec-syn. Krzyś to ma dzisiaj podejście niezłe. Wczoraj malowanko cały dzień. Dotarły nam kantówki. Piękne są, wyszlifowane, prościutkie, takie jakie chciałem. Teraz będziemy się zabierać za malowanie. Na impregnacie piszę, żeby malować to wszystko pędzlem. Natomiast jak zobaczyłem ilość, którą muszę pomalować, zdecydowałem się mimo wszystko na wałek. Mam nadzieję, że wałek zadziała równie dobrze. Także kupiłem już zestaw wałków i będziemy jechać i malować. Dzisiaj las. Dania sobie super radzi. Idzie centralnie za nogami Krzysia, bo widzi tylko czerwone skarpetki chyba. Chociaż chwilę temu wpadła w jakąś dziurę i nam po prostu zniknęła. Nie mogła z niej wyleźć. Potem wpadła w inną dziurę. Super sobie radzi generalnie. Prawda, Dalenios? Dziwne, że jeszcze nie chce, żebym ją wzięła na ręce. Chyba to już jest czas. Na rączki? To chodź. Gdzie idziesz? No nie, jeszcze nie walczysz. Dobrze, bo Dalia zawsze tutaj chce na rączki. No właśnie. No to chodź. Tutaj jest ostre. Widzicie, że tu jest ostre podejście? Dalenios też jest zdziejany. Tak? A tu są osety. A ją po brzuchu drapie, wiecie? I ona nie lubi. Ale tu jest trawy takiej ładnej, tylko ona musi zżółknąć i potem jest fajna do wazonów. Jest! Proszę, Dalenios. Come on. Tak, mama i też doszła. Na szczęście. Aha, to kamień był, nie mami. Okej. Nie jest łatwo. Kamień. Super. Patyk! Mimi ma patyk. Mimi, niech odłoży ten patyk. To jest patyk z lasu i on w lesie ma zostać. Tam. No, odłóż go. Super. I idziemy. Ostrożnie i powoli, bo patyk. Patrz, jaki kamień tu jest duży. Tak, to też jest patyk i on też ma w lesie zostać. Tak, to też jest patyk i on ma w lesie zostać. Tak, i ten też ma zostać. Super. Tak, to jest patyk, on ma w lesie zostać. Tak, i to też jest patyk, on też ma w lesie zostać. Tak, to też jest patyk. I co on ma? W lesie zostać, tak. Chodź, szukaj mi grzybów, Mikuś. A tu jest cała sterta patyków. Daj rączkę. Nie. Cześć, Dalenios, co ty już chcesz na rączki? No chodź, chodź, Dalenioska. No grzybków, ty jeszcze nie możesz jeść grzybków. W ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale dzieci chyba do 12 albo 14 roku życia w ogóle nie mogą jeść grzybów, ponieważ nie są w stanie ich strawić, jeszcze żołądki, do tak późnego okresu czasu. Nie pamiętam dokładnie, jaki to był wiek, nie chcę was tutaj skłamać, warto sobie to zweryfikować. Natomiast przed nami jeszcze kupa lat, gdzie Mikołaj nie może jeść grzybów, a my o zgrozo grzyby bardzo lubimy. Oczywiście my, jak byliśmy młodsi, to jedliśmy normalnie grzyby. Nikt się nie zastanawiał. No ale wiecie,
Teraz człowiek nie ryzykuje. Miki, może nie biegaj, bo to są kamienie, patrz pod nóżki. Mama? No? Tu. To jest szyszka. No i dużo mrówek. Chodź, idziemy dalej, bo nas mrówki obejdą, bo chyba tutaj gdzieś mają mrowisko, wiesz? Ojaj. Idziemy tam do taty? Nie. Nie? Idziesz drogą? Zobacz, tam jest tata. Chcesz tam iść? Dobra, to idziemy tam. O, dobra. Tutaj, tak. Daria. Daria też z nami idzie. Tu się trochę udarłeś, a to nic, no tak się zdarza w lesie. Widzisz, Daria musi sobie odpocząć na chwilę. Ale ma ciepły język. Tutaj. No, tutaj. Daria się zmęczyła, wiesz? Musi sobie na chwilę poodpoczywać. I zaraz znowu będzie miała siłę. A czy ty widzisz jakiegoś grzybka? Nie. No ja też właśnie. Dobra, idziemy. Leniusz, idziemy dalej. Buziaka, posyłamy? Mwah. Mwah. O, tata przyszedł do nas. Ata. Alita do nas przyszła. A? Jak robi Alita? Dindon. Dalita. Tak, tak, tu jest dużo wszystkich. Wszyscy tu są, jeszcze taty brakuje. Chwilę temu przeleciała centralnie koło nas sarna. No nie? No. Mikołaj tak się zestresował, bo była tak blisko. A ostatnio na Instagramie widziałam zamek, gdzie można właśnie dokarmiać Daniele. I sarny. Nie wiem, jeleń to jest Daniel? Nie, Daniel to są chyba inne. To jest jakaś odmiana, tak? Rasa. Nie, muszę się zgłębić w temat, żebym wiedziała, kogo karmię. Już powoli wracamy do domu. Bo mamy, no będzie gdzieś po 12. Teraz jest koło 12, więc zanim dojdziemy, to będzie trochę koło 1. Więc idealny czas na siestę. Niestety nie zdążyłam zrobić obiadu. A ja jestem głodna, nie wiem jak wy chłopaki. O, ktoś tam już ziewa. Jaki to był ziew. Mimi zrobił ziew. Nie zaśniesz, kochanie, bo tata ci nie doniesie takiego splacałego. Oj nie. Tata cię będzie ciągnął za nóżkę. Zrobimy, to jest tyle gałęzi, zrobimy tak, ten. Nosze. Tak. Tak mówimy, że Daria sobie lepiej radzi tutaj w lesie niż w domu, bo w domu o wiele częściej wpada na różne rzeczy, natomiast tutaj sporadycznie. Nie częściej niż jak dobrze widziała. I chyba będzie spał. Wolałabym, żeby... Oj, uważaj, ale se... Nie skręciłeś sobie kostki? Nie, nie mam kostek. Nie masz kostek, okej. Mikiś, nie śpi. Ale kamień musisz trzymać, co? Kamień będziesz trzymał? Będziesz spał, Mikuś? Tak? Okej. Wróciliśmy z grzybów. Mamy piękne grzybki, muszę je wszystkie obczyścić, zobaczyć, które są jeszcze robaczywe albo coś takiego, no bo w lesie wiecie jak to jest. Jak się już znajdzie tego grzyba, to nawet strach go przekraje, żeby się nie okazało, że jest cały robaczywy. No tak się oszukujemy na grzybach, taka jest prawda. Więc teraz zajmę się tym, aby je wszystkie obczyścić. Tu mam pięknego grzybka, zobaczcie sobie jaki piękny, tylko Mikołaj tutaj już oczywiście urwał kawałek, o, tak był, taki był piękny. Muszę je wszystkie umyć, bo są mega brudne, ale najpierw sobie je przekroję, które są robaczywe, żeby nie myć niepotrzebnie robaczywych grzybów. To jest cudowne, jak wracacie do domu i się okazuje, że grzyb nie ma ani jednego robala. Większość grzybów jest dobra, ja się zabieram za ich krojenie, mycie. Każdy liżesz? Tak. Grzybki obczyszczone. Piękniusie, zero robala. Przekrójmy go na pół i upewnijmy się, że nie ma żadnego badziewia w środku. No, takie grzyby. To są najładniejsze grzyby. My wróciliśmy do domu z lasu.
zrobiłam zupę. Poszliśmy spać. Wszyscy padliśmy jak dudzy. Mikołaj już spał, Alita spała. Tak, Mikołaj zasnął to już w drodze. I teraz jedziemy coś zjeść. Zupę zrobiłam, ale to nie jest to, co byśmy chcieli dzisiaj zjeść. Będzie na jutro. A tymczasem idziemy do karczmy. Odpust tu jest jakiś. To jest takie szalone, że to zawsze przy kościołach, nie? Że tak to się utarło, że te odpusty są... No to chyba na tym polega, no nie? To chyba jakaś tam impreza kościelna, czy jak to się nazywa? Nie wiem, co ja nie wiem jak, bo to się nazywa odpust wtedy, gdy jest jakaś tam grubsza akcja w kościele, wiesz? Jakieś takie święto. U nas zawsze się na to mówiło, że odpusty to są. No, a wiesz, odpust w kościele to jest to, że ci są grzechy odpuszczane i już jesteś prosto do nieba lecisz, no nie? Ale skąd się wzięło w ogóle to, że oni będą sprzedawać zabawki w ten dzień, wiesz, że to... bo to jest wszystko dla dzieci, no nie? No tak, no to są tam jakieś cukierki i zabawki. No tak, no ale nie ma tam, nie wiem, jakichś tam ubrań dla dorosłych albo coś tam, butów. No nie, chociaż nie wiem, nie chodzimy, tutaj były tylko zabawki. Ja zawsze ale słodycz nie było. Tylko zabawki. Widziałeś kiedyś coś innego niż zabawki? Słodycze, no. Balony. No, to są dalej zabawki. No, nie, no to co, to nie widziałam nic. Chyba. Jakieś kapelusze były, no ale to przy tym wszystkim. Aha, ryby, no tak. No, w stoisku sushi, żarciowozy powinny dojechać. A ryby powinny być. No, ryby taka biba. Co ci się bardziej kojarzy z kościołem niż ryby, takie zwierzęta? Chleb. Chleb też powinien. O, chleb powinien być. No, chleb, ser, wino. O, no wino. I to już mam, na powrocie już mamy wszystko. Wino mszalne. No, to powinno być. Ojej, tak, przy takim paczkomacie to jeszcze nie byłam. Proszę bardzo, kochanie. Zaparkowałem ci zaraz przed, ale po drugiej stronie. Jesteśmy dzisiaj trochę zmęczeni po wczorajszym, przynajmniej ja. Trochę mnie ramię boli od noszenia tych belek wielkich na ramieniu, ale fajnie, bo udało się bardzo dużo pomalować, bardzo dużo. Zostały nam tylko te grube belki, które są spodem, to ich jest tam 6 i te 6 jeszcze zostało do pomalowania, ale skończyła nam się wczoraj farba. Już coraz bliżej do końca i będę mógł w końcu zacząć montować ten taras, bo na razie to są takie rzeczy przygotowawcze, jakieś takie rzeczy, wiesz, gdzie, że dużo różnych pierdółek. Słuchajcie, wysłałam paczki. W międzyczasie Krzyś znalazł coś, co jest po prostu hitem i muszę wam to przeczytać, ponieważ, no nie podważając niczyich przekonań i tak dalej, ale musicie po prostu to przeczytać, jak to było kiedyś. Sprzedaż odpustów. Słuchajcie, księża sprzedawali odpusty. Była praktyką polegającą na tym, że urzędnik kościelny przyjmował darowiznę albo ochotniczą pracę i w zamian zaświadczał na papierze, że dusza ofiarodawcy będzie mogła wejść do nieba szybciej, skracając czas pobytu w czyśćcu. Nawet to se można kupić. Się niczym nie przejmujcie, bez nie? Bez kolejki wejdę. Bez kolejki wejdziecie. No po prostu niewiarygodne, nie? Dlatego ja wychodzę z założenia, że największym jakby, nie wiem, ludzkim priorytetem powinno być bycie dobrym, żeby dobro do ciebie wracało. Im więcej na kościół dasz, tym lepiej ci tam będzie na przykład. Tak, tym lepsze będziesz miała warą. No niemożliwe. Tak. Żeby bez kolejki. Mózg mi odpadł po prostu, nie wiem, zbieram z podłogi. Przysłowiowej podłogi w mojej czaszce. Tutaj w prawo, tak? Nie? Tak. Za uzyskanie odpustu nie trzeba zapłacić 199 zł plus VAT. I Marcin Luther sprzeciwiał się praktyce sprzedawania w kościele odpustów. Zaczął polemizować na temat skuteczności odpustów. Love.
kolejny. Witam się z wami z rana i zabieram się za robienie czegoś dobrego. Pierwsze to straszną mam ochotę na galaretkę truskawkową z truskawkami. Z racji, że jeszcze mam trochę truskawek, które kupowaliśmy ostatnio. W ogóle szalone, bo te truskawki z Lidla naprawdę fajnie się trzymają. Jak kupuję na jakimś straganie, to ja nie wiem, czy te truskawki długo tam leżą i po prostu w mgnieniu oka one pleśnieją w lodówce, a te z Lidla trzymają się kilka dni i są takie, wiecie, twarde, jędrne, mega smaczne. Więc dzisiaj będziemy robić galaretkę z truskawkami, a potem pokażę wam kostki lodu, które są rewelacyjne, czy to na bardziej wyskokowe napoje, czy tak po prostu wypić z wodą i woda nabiera o wiele lepszego smaku. Takie przepisy znajdziecie u nas w przepiśniku, więc bardzo serdecznie was zapraszam, a dzisiaj narobię wam po prostu trochę smaka. Oczywiście link dodaję wam poniżej, także zabieramy się za robienie najpierw galaretki, bo już galaretkę sobie wcześniej przygotowałam, wystudziłam. Ja zawsze robię galaretkę w nieco mniejszej ilości wody niż jest napisane na opakowaniu. Wtedy ona jest taka bardziej twarda, ja taką wolę, więc jak tam jest na przykład pół litra, to daję 450 ml wody. Dobrze, tu już sobie truskawki umyłam, miętę potrzebuję do czegoś innego. Teraz zabieram się za kostki lodu, które u nas idą jak woda i nie tylko dlatego, że jest ciepło i fajnie wrzucić taką kostkę lodu i schłodzić sobie napój, ale dlatego, że po prostu one dają niesamowity smak napojów. Jak dokładnie to zrobić, to zobaczycie, przeczytacie w naszym e-booku, natomiast dzisiaj pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda i jak to można sobie w domu przygotować. Próbowałam już różnych kostek, nawet próbowałam z rozmarynem, bo gdzieś tam widziałam, że to super pomysł, natomiast kostki lodu z rozmarynem robią się takie gorzkie, nie wiem dlaczego, i nie jest to po prostu dobre, więc jeżeli gdzieś coś takiego zobaczycie i ktoś się będzie tym zachwycał, to nie wiem, albo ja miałam zły rozmaryn, albo nie wiem co. Natomiast co potrzebujemy? Potrzebujemy miętę, najlepiej świeżą. My mamy z ogródka, bo w ogóle kupiłam kiedyś miętę w doniczce i ona zaczęła mi mega marnieć. Stwierdziłam, że nie zależy mi, wezmę, przesadzę ją do ogródka i powiem wam, że to, co się stało z tą miętą, jak ładnie się przyjęła, tfu tfu, brzydko się przyjęła, wolę nie zachwalać, to jest po prostu epickie, także mega się cieszę. A oprócz tego limonka i cytryna i to jest taki nasz podstawowy, najlepszy i najsmaczniejszy zestaw. Oczywiście wszystko trzeba wcześniej umyć. Ja przygotowałam sobie takie kostkarki do lodu, które też znajdziecie u nas w sklepie. One są super, bo są mega duże. I oprócz tego, że możecie zrobić w nich kostki lodu, to też fajnie wychodzą w nich na przykład takie mini ciastka, jakieś pomadki, trufle. Wiele rzeczy można po prostu sobie w nich zrobić i mamy taki fajny kształt foremki. Oczywiście ich nie pieczemy, to są tylko i wyłącznie foremki do zamrażalnika. To nie jest taki silikon, który nadaje się do pieczenia, więc to bardzo ważne. Stop dreaming about each other. It's no one's fault. We'll find a way to get senseless. Krzyś przyniósł z ogrodu borówki. W ogóle powiem wam, że mega dużo borówek, chociaż pozrywał też takie, które jeszcze mogły zostać na tym krzaczku. Natomiast myślę o zrobieniu jagodzianek, tylko jagodzianki z borówkami amerykańskimi są nieco inne niż z tymi klasycznymi jagodami z lasu. Ale u nas borówki lecą, bo Mikołaj strasznie lubi borówki. Zresztą borówy też są bardzo bogate w witaminy, które warto wrzucać w dietę, żeby nie łykać suplementów, tylko uzupełniać sobie je właśnie naturalnymi składnikami. Do czego borówki? Do ciasta, do musu czekoladowego, tak same na surowo, do jagodzianek, do jogurtu, do koktajli, no masa różnych
zastosowań, także dzisiaj coś będziemy z tym mocić. Jestem ciekawa jak wy, ale mi się, powiem wam, włączyła już totalnie jesień. Ja jestem osobą, która kocha ten okres i dla mnie on mógłby trwać cały rok. Nie byłabym zła, gdyby jesień była o wiele dłuższa i nawet mogłabym lato na jesień wymienić. Mnie lato bardzo męczy, jestem z tych osób, które się nie opalają, więc jest mi to jakby obojętne. Lubię po prostu zielone drzewa, ciepłe wieczory latem, jakąś kawkę, mrożoną herbatę na tarasie po południu, gdy już słońce zelżeje. Natomiast ja totalnie nie należę do tych osób, które uwielbiają leżeć plackiem i wykorzystują słońce do tego, żeby nabrać pięknej opalenizny, bo ja się po prostu palę wręcz na słońcu. Jestem normalnie jak wampir. W momencie robię się czerwona, cierpię potem, więc opalanie totalnie nie jest dla mnie. A wszystkie aktywności, które ja robię latem, mogę i robić jesienią i jest mi o wiele przyjemniej ze względu na temperaturę. Więc jestem ciekawa, jaką porę roku wy wybieracie. Jeszcze bardzo lubię zimę, ze względu na to, że jeździmy na snowboardzie i mam nadzieję, że w tym roku może się już coś uda wspólnie podziałać, bo chcemy Mikołajowi kupić pierwszą deskę. Zobaczymy, czy złapie bakcyla. Jestem strasznie ciekawa, jak to będzie wyglądać. Natomiast wiosny też nie lubię. Dlaczego? Dlatego, że no niby wszystko budzi się do życia, a mi zawsze wiosna kojarzy się właśnie z tą pluchą po zimie, takimi przeziębieniami, bo nie wiem właściwie jak się ubrać, jedni w krótkich spodenkach, chociaż to też jest zabawna pora roku. Natomiast tak, ja jestem zdecydowanie team jesień-zima. Święta, gorące zimowe herbatki, kakałka, gorące czekolady, no po prostu dla mnie to jest mistrz i kocham ten okres. Lato, tak jak mówię, też lubię, ale mniej go wykorzystuję po prostu niż jesień. Chcesz spróbować dyni, ale to jest jeszcze surowa dynia. Proszę. Mamusia się dopiero będzie robić, wiesz? Smakuje ci dynia? Chcesz taką dynię? No to zbierz sobie. Możesz iść dać spróbować tatusiowi, co?